wszystkim, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mam bardzo zalatany dzień. Jak widzicie, moje włosy już się całkowicie sprały, więc muszę je sobie trochę ogarnąć. Ale to nie dzisiaj. Dzisiaj lecę do dziewczyn z Boho, żeby sobie ogarnąć paznokcie i rzęski, a fryzjer jutro. I właśnie wieziemy Mikołaja do przedszkola. On zawsze się z wami musi przywitać. Jak chcecie zobaczyć, na jaki kolor sobie przefarbuję włosy, to zostańcie ze mną do końca. Na pewno się zastanawiacie, co jest w tej wielkiej paczce zafoliowanej tak dziwnie. Jak macie jakieś pomysły, to dajcie znać w komentarzu. Co tam może być? Podpowiedź. Nie wiem, sztachety? A no co, gdzie sztachety w samochodzie? Lubię wozić sztachety w samochodzie. Właśnie idę do salonu Boho, ale jestem trochę spóźniona. Dzień dobry. Dojechałam. Otwarty salon, jego tutaj jest tak w stylu trochę bo. Te wszystkie ozdoby robiła sama Marta, jest to makrama z takich sznureczków i nierażliwych. Sobie wyobraź się, że Marta to zajęło cały dzień. Usztywniane, wow, ale to jest po prostu prześliczne makrama. Teraz będziemy robić stópki i rząski, a później dłoń. Teraz mam robione piedykier stópek, bardzo przyjemne. A w tej chwili Marta robi mi laminację rzęs. Miałam coś dla was nagrać, jak to wszystko przebiega, ale zobaczcie, co mi wyszło. Takie zdjęcia. Leżałam półtorej godziny z zamkniętymi oczami i taki właśnie jest rezultat moich nagrać. Nic nie widziałam. I myślałam naprawdę, że nagrywam, ale coś mi się przestawiło i nagrywałam sufit. Głównie tam był sufit. Jakieś dziwne zdjęcie. To se nagrałam. No. Teraz oczywiście pełny pedi z pięknymi, jasnymi, różowymi stopkami będę chodzić. No i laminacja rzęs. Teraz czas na dłonie. Nie wiem jeszcze, co zrobimy. Na razie tak to wygląda, zaraz się tutaj będą działy cuda. Jakbyście się zastanawiali, kto mi robi takie piękne paznokcie, to robi to Marta. Chodzę do niej od kilku lat i zawsze maluje mi ręcznie piękne wzorki, jakie tylko chce. Tym razem skorzystała z akwareli i namalowała mi piękne, prześliczne wzorki. Zaraz zobaczycie, co wyjdzie. Jak widzicie, maluje to sama własnoręcznie i bardzo szybko. Cały manikier zajmuje jej jakieś półtorej godziny razem z wzorkami. To jest naprawdę bardzo szybko. I tutaj jest ten prześliczny motylek. Wszystko ręcznie malowane, na drugich paznokciach są kwiateczki. Ale zobaczcie, z jaką precyzją nawet ręka jej się nie zatrzęsie. Malutki motyleczek. I teraz druga dłoń. Słuchajcie, już wyszłam. Siedziałam tam 4 godziny. Po 4 godzinach dopiero wyszłam. A teraz idziemy na chwilę do gumisia. Paznokietki wyszły tak, akwarelowe motylki. Jak widzieliście, sama Marta rysowała własnoręcznie. Ty chcesz w ręce poskładać, czy nie? Co kupujemy Mikołajkowi? To biorę. Bańki? No. Większy baniaczek? Nie, do tej wytwornicy naszej baniaczek. A, do wytwornicy, no tak, do tej dużej. Ej, a weź kupmy mu takie duże, bo mu się podobały. To bardziej może, o. No płyn mam. To się wylewa na takim plastikowym wieczku. Chciałabym mu kupić tą przyczepkę. Gdzie ta przyczepka? Nie wiem. Trzeba szukać. Właśnie taką bym chciała mu kupić. Testujemy od razu. Co? Przyczepkę? Serio? Na sznureczku
wstąpiliśmy na chwilę do firmy z tą dziwną paczką. Ale powiem ci, że po kształcie tej paczki to bym nie powiedziała, że to jest ławka. Można się zdziwić. Teraz przyjeżdża ci paczka wielkości takiej, a w środku masz taką rzecz, która kosztuje 5000. Ale masz Mikołaj! Teraz nie będzie chciał przyjść do samochodu. Ale masz Mikołaj, super przyczepkę! Mikołaj, a co ty tak dużo tutaj sobie samochodów napakowałeś? Że kupiona przyczepka, mówiłam, że się nie będzie z nią rozstawał. Nagrywamy twoje samochody, widzisz? O, Mikołaj przejął kamerę. Wow, jej, a tam się dotyje. Witajcie w kolejnym dniu. Jest już rano, Mikołaj wstał, już jest uszykowany do przedszkola. Ja właśnie się ogarniam do fryzjera. A co do wczorajszej wizyty u dziewczyn, chciałabym bardzo polecić ten salon. On jest nowo otwarty, prowadzi go Marta i Kasia. Są to super, mega zdolne dziewczyny. Tam jeśli ktoś szuka dobrego salonu w Płocku, to jak najbardziej polecam dziewczyny. Lifting rzęs to jest uniesienie rzęs od nasady, przez co wydają się dłuższe i podkręcone. Ja nie lubię sztucznych rzęs, wolę swoje naturalne. Będę zmieniała kolor, jak widzicie, ten już się spłukał, już nie jest taki intensywny różowy, a taki pastelowy. Ten kolor noszę już jakieś 2 miesiące i on dalej jest różowy. A zobaczcie, na jaki sobie odświeżę. Czy będzie to róż, czy będzie to blond, może niebieski i fioletowy. Ja wybieram się do salonu P&E w Płocku. Dziewczyny naprawdę robią super robotę. Włosy są odżywione, nie są zniszczone, mimo że tutaj od nasady muszę mieć rozjaśniane. Właśnie dzisiaj będę miała rozjaśniane, żeby cokolwiek z nimi zrobić. A mi to podjada od rana. Już dotarłam do fryzjera, lecimy się przefarbować. Dzień dobry. Zaczynamy farbowanko, już się nie mogę doczekać, chociaż wiem, że przede mną będzie kilka godzin siedzenia w fotelu. Zaczynamy od rozjaśniania, ponieważ musimy przeciągnąć trochę wyżej tą linię, ponieważ na tych ciemnych włosach na pewno by mi nie wyszedł. Pani Jola robi to bardzo sprawnie i szybciutko. A co najważniejsze, nie nakłada rozjaśniacza od skóry głowy, przez to mnie nie piekło. Mazu, mazu, każde włoski po kolei. Siedzimy i czekamy. Tak to wygląda, wygląda trochę jak kosmita. Tutaj już płuczemy. Widzicie, jak się ładnie rozjaśniły? Już są takie małe pasemka blond. No, chciałam się zrobić na blond, ale to nie tym razem. Spłukujemy, spłukujemy, spłukujemy. Takimi pasemkami, jakby wyszła na ulicę. I teraz jeszcze grzyweczka i malujemy na różowy kolor. Na pewno się tego nie spodziewaliście. Tak, będzie to różowy kolor, ale czy będzie taki słodki? Zmienił się w niesłodki pink. No tak, to nie będzie słodki pink. Zaraz zobaczycie, jaki kolor z tego wyjdzie. Pierwszy raz się spotkałam z fryzjerem, który maluje włosy na mokro. Te włosy super przyjmują ten kolor, a same malowanie nie zajmuje tyle czasu. Ten kolor już jest taki ciemny. Wow, ciekawe, jak to będzie wyglądało po wysuszeniu. Jest to róż przeplatany z fioletem. Teraz suszymy, suszymy, troszeczkę podcinamy i zaraz zobaczymy efekt końcowy. Wow, są aż neonowe. Piękne są, o taki kolor mi chodziło właśnie. Tak prezentuje się mój nowy kolor, jest po prostu przecudny. Jest to róż, taki przeplatany trochę fioletem. Tutaj są refleksy, to jest sombra. Zobaczcie, jak się błyszczy w słońcu. Ja wiem, że liczyliście na to, że się przefarbuję na inny kolor, ale na razie zostaję na różu. Niedługo na pewno będzie blond, tylko to zajmie kilka miesięcy, no bo jednak trzeba ten kolor ściągnąć. Chociaż nie wiem, czy mi się kiedykolwiek róż znudzi. Moje włosy są odżywione. Bardzo Wam polecam ten salon i bardzo Wam polecam panią Jol. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy film. Jeśli tak, to zostawiam łapkę w górę, subskrybujemy i zostawcie komentarz. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa, 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 pa! Cześć, Jojo! Mikołaj, co ty jesteś taki brudny na twarzy?